Cześć kochani, witam. Serdecznie Was witam po świętach i zapraszam Was na zabieram Was do lumpeksu i nowy haul lumpeksowy z Dobczyc z ogromną ilością rzeczy, więc będę dzisiaj trochę lecieć szybko, ale oczywiście pokażę Wam też trochę stylówek, bo myślę, że warto będzie. Niektóre rzeczy będą do sklepu, więc też Was zapraszam później do komentarzy i oczywiście proszę Was o zasubskrybowanie kanału, ciśnijcie sobie tam dzwoneczek, bo bardzo mi zależy na rozszerzeniu teraz w tym nowym roku nadchodzącym szczególnie zasięgu, więc proszę Was o polubienie i o zasubskrybowanie. Przechodzimy do ciuchów. Mam nadzieję, że święta minęły Wam wspaniale, że było po prostu ciepło, rodzinne, miła atmosfera, dobre jedzonko i że wszyscy są w dobrych nastrojach. Słuchajcie, bardzo Was jeszcze a propos świąt zapraszam na moją kolędę. Kto nie widział, to podlinkuję ją Wam w opisie i jeszcze dodatkowo będzie ekranik na końcu filmu. Będzie tam ekranik do playlisty Moja Muzyka, gdzie znajdziecie właśnie kolędę oraz piosenkę Aria, bo taki jest mój pseudonim artystyczny. Piosenkę Over the Distance, która miała premierę 2 lata temu, prawie równo i niedługo będzie równe 2 lata, jak tą piosenkę wydałam i nawet była ciepło przyjęta. Także zapraszam Was jeszcze raz serdecznie. Także mam nadzieję, że się Wam spodoba. Jeżeli możecie, to udostępnijcie, bo wiecie, naprawdę nie jest łatwo cokolwiek wypromować dzisiaj. Jest takie mnóstwo rzeczy, więc nawet drobna pomoc typu udostępnienie, polubienie, komentarz zawsze jest mile widziane. Kochani, lecimy teraz z ciuchami. Mam bardzo dużo tych ciuchów, ale oczywiście na początku pokażę Wam tam relacje ze sklepu. Najpierw poszłam do sklepu Styl Love, które jest... No zobaczcie zresztą sami. Dzień dobry. Kochani, już jestem po zakupach. Kupiłam tylko 2 rzeczy, bo wyprzedaż po 5 zł, no i nie zostało za wiele. Ale kupiłam fajną kurtkę w takim kolorze magenta, pikowaną na L-kę, więc będzie fajną zdobyczą. I taką bluzkę sylwestrową ze fioletową, śliwkową, z błyszczącą nitką. Więc może coś z tego będzie. Zobaczymy później. Tymczasem, kochani, jadę dalej. Już się robi ciemno, więc tak nie za dobrze tu widać, ale jadę do innych sklepów w Dobczycach, więc zobaczycie dzisiaj taki, zabieram Was do lumpeksów w Dobczycach, ile mi się zdoła jeszcze, mam godzinkę, więc może coś fajnego upoluję jeszcze i potem Wam pokażę, co tam się udało kupić.
No, słuchajcie, w tym sklepiku już Wam pokazywałam, zabieram Was do lumpeksu, a teraz zabieram Was do lumpeksu wszystkich jakby w Dobczycach, więc może nie wszystkich, ale kilku w Dobczycach. To pierwszy sklep i kupiłam tam dwie rzeczy, moi drodzy. Kupiłam w tym sklepie świetną kurtkę, którą mam tutaj. Słuchajcie, i to jest kurtka dla Was, bo ona jest na mnie za duża, a naprawdę jest świetna. I tam była fajna przecena w tym sklepie w tym dniu, więc naprawdę udało mi się. Pokazuję się Wam, bo to jest taka kurtka typu pikowanego, zobaczcie. Naprawdę taka klasyczna pikówka z obszyciem ze sztruksów w przepięknym kolorze i naprawdę jest w idealnym stanie. Zresztą pokażę Wam tutaj przód, jak to wygląda. Jest w mega stanie. O. Śliczny kolor, taka właśnie taka magenta, fuksja. Pokażę się Wam w tej kurtce, no bo wiecie, lepiej zawsze wygląda coś na sylwetce. I tą kurteczkę będę dawać na pewno do sklepu. Zresztą jak coś się Wam podoba z tych rzeczy, które tu dzisiaj będą, to piszcie, bo ja mam naprawdę sporo rzeczy i nawet jak z założenia coś miało być dla mnie, to zawsze mogę przemyśleć, jeśli by ktoś naprawdę chciał. No i zobaczcie, jest naprawdę śliczna ta kurtka, po prostu jest przepiękna i co więcej, ona może być zarówno właśnie teraz na taką trochę cieplejszą zimową pogodę, jak włożycie ciepły sweter pod spód, to jest naprawdę spoko, ale może być też zupełnie na wiosnę, bo ona nie jest aż taka gruba. Jak włożycie pod spód cienki sweterek albo bluzeczkę, no to będzie bardziej wiosenna, jest tak lekko pikowana po prostu. Naprawdę śliczny kolor, ale jak widać to jest LK XL, na pewno to nie jest na mnie, bo tutaj są takie zaszewki na biust i myślę, że spokojnie do rozmiaru 42-44 nawet będzie ta kurtka. Także tadam! Obejrzyjcie sobie jeszcze dokładnie. Uważam, że kolor jest po prostu boski i od razu Wam pokażę chustkę, którą kupiłam i wydaje mi się, że ta chustka jest z jedwabiu. Niestety ktoś wyciął metkę, ale jest tak aksamitna i na pewno to nie jest sztuczny materiał. Według mnie to jest jedwab, to jest marka Lindex, ma piękne kolory, zobaczcie. Zawiążę tak ją, żeby było widać wzór. Ma w taki klasyczny wzór, też w ślicznym zestawieniu kolorów. Tak wygląda. Pokażę Wam jeszcze teraz tak w rozłożeniu tą chusteczkę. O, tak. Piękna na czarnym tle, przepiękne kolory, właśnie róże, złocisty i turkus. No i pokażę Wam, tutaj jest metka Lindex, ale właśnie wycięta jest metka ze składem, szkoda, ale naprawdę w dotyku jest, no na pewno nie jest sztuczna. Jedyne, co jeszcze mam wątpliwość, to albo to jest jedwab naturalny, albo to jest wiskoza, jedwab wiskozowy. Więc na dwoje babka wróżyła, ale w dotyku jest jak jedwab naturalny, więc stawiam na jedwab naturalny. No w każdym razie mega kurtka, strasznie mi się podoba ta kurteczka. I myślę, że ktoś będzie miał z niej naprawdę frajdę, będzie z świetnym kolorem na wiosnę, a wiecie, że z programu mojego o trendach, że różowy to jest absolutny hit ostatnich sezonów, no i szczególnie tego właśnie sezonu, więc na wiosnę też taki różowy będzie świetnie wyglądał moim zdaniem. Lecimy dalej, kochani. I kupiłam tam jeszcze taką bluzkę błyszczącą, którą pokazywałam Wam już w live'ie, bo tą bluzkę wzięłam od razu do live'a, bo ona pasowała do tych rzeczy sylwestrowych i nawet być może, że ona wyląduje u mnie ta bluzka, jeśli nikt z Was jej nie będzie chciał kupić, bo mi to bardzo pasuje, ja mam, pokażę Wam zresztą w sobotę jakieś drobne przebitki sylwestrowych stylówek, to może akurat tą bluzkę zobaczycie dokładnie w tym. Słuchajcie, idziemy dalej, ja tu odłożę chustkę na bok, bo przeszkadza. Przechodzimy do następnego sklepu i poszłam potem do Elki w Dobczycach, gdzie też była wyprzedaż, więc fajnie, udało się. Zobaczcie, przebitki z Elki. No i udało mi się stanąć w centrum Dobczyc. O, jest choinka, jest świątecznie tu bardzo. Aniołki. Bardzo urokliwe miejsce, piękny zamek, polecam, jak jesteście w okolicy właśnie Wieliczka, Dobczyce tutaj. Oczywiście zamek można już teraz nawet zwiedzać, jest też skansen, jest tama w Dobczycach. I idziemy teraz na róg, gdzie jest przecena po 5 zł znowu. Zobaczymy, czy coś fajnego się wykroi tam. To jest sklep Elka w Dobczycach, czyli ten, co już widzieliście u mnie
Mam nadzieję, że będą mimo wszystko fajne rzeczy. Całkiem fajne kolory ma ta sukieneczka. Jak widzicie, już dosyć przetrzebiony towar był, ale i tak upolowałam przepiękne rzeczy, słuchajcie. Prześliczna chustka, zobaczcie. Chyba nawet gdzieś tam w przebitce się pojawiła. Chustka jest piękna, jest z Zary, zobaczcie. O. I tutaj też wycięto metkę ze składem, ale takie chustki są z bawełny, z włóknem metalicznym. Także to jest naturalna taka bawełna w ślicznych kolorach i ona jest ze srebrną nitką. Nie wiem nawet, czy to będzie widać, ale zerknę. Ciężko trochę zobaczyć tą srebrną nitkę. W każdym razie jest takim błyszczącym i naprawdę piękna chusteczka. Bardzo, bardzo mi się podoba. Prześliczne kolory. Nawet mi tutaj by pasowała do wielu moich rzeczy takich letnich, więc się zastanowię, czy sobie jej nie zostawić. Także przemyślcie. Przemyślę tę sprawę. No i teraz będę lecieć z zakupami z Elki. Zanim przejdziemy do ostatniego sklepu. Mamy tak. Piękne buty kupiłam w kolorze takim ciemnej czekolady brązowej i one są w zasadzie nowe. Sofisz sznur. Zobaczcie, tutaj widać. Naprawdę w mega stanie. Zamszowe z naturalnej skóry i 41 aż rozmiar, moi drodzy. Brąz ciemny, piękny, bardzo wygodny, na super obcasie do chodzenia. Więc słuchajcie, będzie piękna, zdobycz dla kogoś na przykład na wiosnę właśnie. Kto lubi czułenka, bardzo wygodne czułenka z naturalnej skóry. One naprawdę wyglądają na super komfortowe. I będzie świetnie noga prezentować już w podwyższonym obcasie, ale jednak wygodnym. Bo to są naprawdę takie rodzaj obcasa, który jest mega wygodny. W świetnym stanie buty, bardzo Wam polecam. Ciemny brąz. I od razu do tego pokażę Wam sweter, który też tam dorwałam. Sweter z świetnym składem. Zobaczcie, jakby to fajnie pasowało tutaj, bo mamy taki ciemny brąz. Nie mogę chwycić tych butów, sorry. Ciemny brąz butów i ten sweterek też jest ciemnobrązowy. Popatrzcie, to jest taki kardigan długi z pięknego włókna, z kieszeniami, niezapinany. Mohair Blend od H&M. Takie swetry w H&M naprawdę sobie też cenią. To jest L-ka, ale słuchajcie, spokojnie może być od M-ki do nawet XL-ki, bo patrzcie. Naprawdę długie rękawy i to wygląda superowo, według mnie. O, patrzcie, jaki świetny sweter. Po prostu moim zdaniem jest rewelacyjny ten sweter. I już Wam powiem dokładnie, jaki jest skład sweterka, bo mam tutaj skład. Tak. 31% mohair, 31% wełna, a pozostały skład to jest poliamid i elastan.
czyli 62% włókien naturalnych, moi drodzy, i wełna z moherem. Piękny sweter, jak nowy, popatrzcie, naprawdę jak nowy. Tutaj się nic nie wydarza, jest no, w idealnym stanie. Długi, cieplusieńki kardigan, którego można też nosić na wiosnę, jako właśnie takie okrycie wierzchnie, bo ja na przykład mam taki śliwkowy, też z moherem i z alpaką, i jest przecudowny do noszenia. Także ten sweter się mega udał. Od razu Wam pokażę torebkę do niego, bo mam tutaj torebeczkę, którą kupiłam, która tutaj wymaga odrobinkę obstrzyżenia na wierzchu, ale jest z zamszowej skóry, z prawdziwą skórą też z przodu i ma takie bardzo fajne, modne dodatki. Tylko tak jak mówię, tutaj trochę się na brzegach tak jakby są takie nitki powychodzone, ale ja to oczywiście usunę. Marka Pieces, torebeczka w całkiem fajnym stanie, słuchajcie. Jak to poobcinam, to będzie w idealnym stanie. Mam też taki spray do zamszu, więc to fajnie odświeżę. Będzie jak nóweczka. Skórzana torebka, tak jak mówię, zamszowa. Piękna jest. Zobaczcie, jaka jest śliczna. Z takim chwostkiem i... No, pokażę Wam z bliska. O! Tak wygląda wzór. To jest cała skóra. Naprawdę super, super torebeczka z takim trochę jakby góralskim, ludowym haftem w świetnej kolorystyce. Naprawdę, do tego swetra mega, moim zdaniem. No i słuchajcie, to była wyprzedaż, więc naprawdę byłam bardzo zadowolona z tych zakupów, bo te rzeczy w miarę niedrogo kupiłam, a wiecie, ja kupuję dużo rzeczy, więc ma to znaczenie, jakie ceny są. Czy to jest całkowicie nowy towar, gdzie takie torebki nawet są po 40-50 zł i... No i wtedy naprawdę trzeba już dobrze przemyśleć, co brać, a czego nie. Kochani, pokażę Wam teraz spodnie, które nawet może mi się uda przymierzyć. Chociaż są te spodnie w rozmiarze 36 niby, więc powinnam się wcisnąć. Zobaczymy, słuchajcie, jak się wcisnę, to mnie zobaczycie. Świetne rureczki, rozmiar 36 z H&M-u na wiosnę. W dobrym składzie, bo to jest głównie bawełna. Teraz też Wam zaraz powiem, jaki jest skład, jeśli znajdę metkę. Bo nawet nie patrzyłam, bo tego typu spodnie po prostu mają zwykle taki... O, jest metka, słuchajcie. Aha, ale tak, jest. Bawełna 61%. No, to proste. Prosty skład, 61% bawełny, reszta jest elastan i włókna sztuczne, ale... Ponad połowa składu to bawełna, więc świetnie. Naprawdę fajny wzór. Moim zdaniem bardzo, bardzo ładny zestaw kolorów. Też taki wiosenno-jesienny. Można by też na jesień je nosić na przykład do takiego brązowego swetra. W każdym razie przepiękne według mnie. Świetne spodnie i koniecznie dajcie znać, czy się Wam podobają. Ja tu mam drugi sweter, który będę chciała też pokazać. Być może te kolory też by fajnie pasowały. Dajcie znać, co myślicie. Słuchajcie, idziemy dalej. Kolejna rzecz to koszulka nocna, która kosztowała grosze jakieś, naprawdę, bo to już była taka przecena. No i taka prosta koszulka bawełniana, ale w lecie fajnie się sprawdza, jest taka niezobowiązująca, jak podkoszulek dłuższy. Sleep, dare, go to sleep, dare to dream, tak? Idź spać i ośmielaj się marzyć. Śnić oczywiście w tym kontekście, ale też marzyć. Słuchajcie, bardzo fajna koszulka, to tak już tylko na szybko, teraz Wam pokażę, kupiłam też coś dla Wiktora, patrzcie, takie coś, z Zary podkoszulek męski, slim fit, prosty, w idealnym stanie, także takie rzeczy też czasem kupuję, bo takie rzeczy basicowe na wyprzedaży opłaca się po prostu bardzo kupić, bardzo Wam to też polecam. Teraz Wam pokażę fajną rzecz, mianowicie bardzo, bardzo ciekawy, czerwony, marki Suzana, beret, czapkę. I patrzcie, z jaką super ozdobą jest nówka. Absolutnie nowy berecik w ślicznym czerwonym kolorze. To jest taki głęboki, mocny czerwony, ciemny raczej, nie jasny. Czerwony też nie jest to malinowy, ale też nie jest to jakiś jasno taki pomidorowy czerwony. To jest taka prawdziwa czerwień. Patrzcie, jaki śliczny. Nóweczka. Zobaczycie mnie, na końcu przymierzę ten beret i wkleję Wam stylówkę, bo po włożeniu takiej czapki już potem moja fryzura się do niczego nie będzie nadawać. A swoją drogą jestem bardzo ciekawa, czy zauważyliście zmiany w moich włosach. Jeżeli zauważyliście, to napiszcie koniecznie, bo jestem bardzo ciekawa, kto zauważył. Idziemy dalej.
Moi drodzy, teraz futro. O, i to jest coś, w czym się Wam pokażę. Futerko jest sztuczne. Tak, bo, no bo stwierdziłam, że czemu nie? Fajne, sztuczne futerko jest też bardzo stylowe i naprawdę w świetnym stanie. Słuchajcie, obejrzałam to futerko, nic się z nim nie stało. Jakim cudem ono dotrwało do wyprzedaży? Marka Veraldo, rozmiar M. Ale można na pewno nosić to spokojnie od S, bo, no, bo wygląda jak z lisa, ale widać, że to jest sztuczne futro. To jakby wiadomo, naturalny lis się inaczej mieni, inaczej układa, jest bardziej, jeszcze bardziej lekki, ale całkiem fajna jakość, słuchajcie. I takie futereczko, jeśli Wam się podoba, to koniecznie piszcie, bo na pewno będzie bardzo szybko chwycone. Już Wam pokażę. Jest dosyć, no na mnie, ja jednak jestem S-ką, no i na mnie jest dosyć potężne to futerko. Takie puchate futerko wygląda naprawdę śmiesznie. Do spodni byłoby ekstra, może ta spódnica jest trochę już przesadzona do tego, ale przynajmniej kolorem pasuje. No i teraz są bardzo modne, te wiecie, te takie potężniejsze, bardziej oversize'owe rzeczy, więc to jest super trendy teraz. Naprawdę świetny kolor jest tego futerka, jest mega ciepłe, naprawdę bardzo, bardzo ciepłe jest. Aż jestem w szoku, bo myślałam, że takie coś to... O, tutaj, tu jest odpruta jedna haftka, ale to przyszyję, słuchajcie, bo to po prostu się odpruło tylko. Także takie naprawdę jak nowe futerko, uważam, że też mega zdobycz. Piszcie, jak się Wam to podoba. Uważam, że naprawdę jest... No nie ma się do czego przyczepić, zupełnie nie ma. Ma kieszenie? Chyba nie ma kieszeni. Bo tak... A nie, przepraszam, ma kieszenie też. Bo wydawało mi się, że nie ma, ale one, te kieszenie są takie tu schowane w tych... wszystko jest ok. Wszystko z nimi jest ok, nic nie jest tu zniszczone. Naprawdę świetna, świetna rzecz. Moi drodzy, idziemy dalej i teraz pokażę Wam jeszcze garnitur. Mam garnitur męski w pięknym kolorze wełny, słuchajcie. Selected Om, rozmiar 102, to jest chyba tak około L-ki i ma fajny skład. Zobaczcie, taki wzorek, tu Wam pokażę z bliska. No i bardzo fajny, modny krój. No ekstra. Śliczny garnitur będzie... Oczywiście będzie do sklepu ten garnitur, bo na mojego Wiktora za duży, na mojego taty za mały, a pozostali mężczyźni mojej rodziny nie noszą garniturów, więc nie miałoby to sensu. Ale naprawdę, patrzcie, mega, mega fajny, przepiękny, mięciutki, taki ciepły materiał. Jest taki garnitur typu trochę zimowego, spodnie lekko ocieplane, w sensie ten materiał jest taki misiowy lekko. Ten garnitur naprawdę jest w idealnym stanie. No, nie można się do niczego przyczepić tutaj. Piękna rzecz, słuchajcie. No i idziemy teraz do ostatniego sklepu, bo w ostatnim sklepie zrobiłam też super, mega fajne zakupy. Lecimy. Przebitka. Kochani, jestem teraz koło Joya w Dobczycach. Nic nie widać, ale zobaczymy, co tu ciekawego mają, bo... Nie wiem nawet, jaki jest etap tutaj dostawy. Czy to jest nowa, czy to jest stara dostawa. Zobaczymy za chwilę. Ciekawe, może ja to będę... Można zostawiać, nie może będę tu wsadzać. No. Może nikt nie będzie ruszał, nie? Teraz to jest końcówka, także tłumu nie będzie. Aha.
oczywiście to był Joy w Dobczycach, bo wszystkie zakupy są z Dobczyc. I teraz Wam pokażę, bo kupiłam przepiękne rzeczy w tych Dobczycach. Zaczynając od tego sweterka, który mam na sobie. Naprawdę świetny ten sweterek. To jest alpaka. Pokażę Wam z bliska, bo to na pewno zobaczycie, że to jest alpaka. To nie jest chyba baby alpaka, albo może jest, ale w każdym razie na pewno to jest alpaka. I tak wyglądam w nim. I te sweterki, które teraz Wam dwa pokażę, to będą dla mnie, zobaczycie, z nimi stylówy. Sweterek jest prześliczny. Piękny ma ten kolor, taki różowo-wrzosowy trochę. On jest taki w ogóle dłuższy i ma takie wykończenie tu, ale ja go podwijam, bo nie lubię za bardzo, jak sweter się tak kończy węziej niż się zaczyna. Wolę po prostu mieć to tak luzem na wierzchu. I ma, on ma taki 3/4 rękawek i jest wykończony taką trochę inną włóczką, chyba wełnianą tu. Tak, to jest na pewno wełna, normalna wełna 100%, a tutaj mamy alpakę. Bo ta wełna jest całkiem inna, taka gładka, a ta jest puszysta. Także bardzo, bardzo podoba mi się ten kolor. Naprawdę jest przepiękny. Będzie też super wyglądał do jeansów. I już niedługo też chcę Wam powiedzieć, że pokażę Wam stylówki na zimną pogodę. Właśnie to będą takie miłe, przytulne stylówki, modne stylówki, bo zamówiłam też kilka rzeczy z Vinted, którymi się Wam pochwalę. I zrobię właśnie takie fajne stylówy zimowe, modne, w modnych kolorach i w modnych krojach na nowy rok. Także zapraszam już teraz. A tymczasem teraz taki śliczny sweterek, słuchajcie. Kolejna rzecz, przejdę do sweterka drugiego, który już Wam tak chwilowo pokazałam. Super, to jest sweter sam, obydwa te swetry to są swetry rękodzielnicze. Bardzo lubię swetry rękodzielnicze, są niepowtarzalne po prostu. No i ktoś tu włożył serce. No jeżeli są w takie jak te, czyli modne, super włóczki, no to ja dużo chętniej kupuję niż swetry ze sklepów, bo wiem, że na pewno nikt takiego nie będzie miał. Ten sweter to jest po prostu tak słodki, zobaczcie. To jest też alpaka i moher chyba na zmianę, bo tu patrząc po tych włóczkach, to jest na pewno alpaka, natomiast te włóczki tutaj, oprócz tej niebieskiej właśnie, która się przewija, to są włóczki moherowe. No przepiękne zestawienie kolorów, fajny dekolt taki łódeczkowy. No i ja tu mam kilka pomysłów na ten sweterek. Pokażę Wam tutaj ze dwa pomysły, jak chciałabym go zestawić. Oczywiście, że można by też do takiej spódnicy, do gładkiego dołu, ale ja tutaj miałam pomysł na spodnie od mojego garnituru w kratkę. Można też włożyć to do, po prostu do jakiejś innej mini w innych kolorach. Ale zobaczcie sobie te moje zestawy, które Wam tam pokazuję. Jeden będzie właśnie z tymi spodniami w krateczkę i w ogóle z garniturem, bo też można włożyć marynarkę, jeśli jest bardzo zimno, jeszcze pod płaszcz. A drugie, taki bardziej rockowy zestaw ze spodenkami krótkimi z dermy i do tego właśnie ten sweter wsadzony do przodu. No i to tak nowocześnie, trochę nawet młodzieżowo, wesoło mi się kojarzy z przyjaciółką Wednesday z nowego serialu Netflixu. Taki bardzo kolorowy zestaw. No w każdym razie jestem mega zadowolona, przepiękne sweterki. Uwielbiam ostatnio takie rzeczy. I w ogóle ja zawsze na nowy rok trochę zmieniam styl, trochę odświeżam swoją garderobę i teraz stwierdziłam, że rezygnuję z wielu ciemnych rzeczy. Że jak lubicie takie ciemniejsze rzeczy, to pewnie będę sporo rzeczy moich wystawiać. Lecimy dalej, słuchajcie. Sweterki, teraz marynarka, piękna marynarka, oversize. No i zobaczcie na to. Lniana marynarka, ona jest chyba w połowie znu, już Wam czytam. A nie, len 100% w ogóle, wow. Len 100%, marka Claire Deca. Chyba nawet w Polsce bywała ta marka, nie wiem, czy nie jest wycofana teraz. Lniana marynarka, długa, piękna, pokażę się Wam w jakimś normalnym stroju, do tego, no bo do tego, co mam teraz, to ta marynarka wygląda zupełnie debilnie. Nie pasuje kompletnie, ale w każdym razie jak nowa. Super, z takiego grubego tkanego lnu, długa marynara z jednym guzikiem. No i słuchajcie, nie wiem, poradźcie, zostawiać sobie, czy puszczać w obieg. No bo to jest dylemat dla mnie, bo naprawdę jest niepowtarzalna. Rzadko się widzi takie piękne lniane marynarki. No, materiał jest przecudowny. I słuchajcie, to jest rozmiar akurat 36, może być na 38, bo to jest taka większa rozmiarówka, więc albo właśnie na mnie, na mój rozmiar, albo na emeczkę. Super, super rzecz. Koniecznie piszcie, co sądzicie. Mnie zachwyciła ta marynarka. Do letnich rzeczy białych, no to wow. Okej,
lecimy dalej, kochani. Teraz pokażę Wam chusteczki, jakie kupiłam właśnie w tym sklepie, bo naprawdę piękne chustki kupiłam. No i patrzcie, to jest akurat chustka z tego, z Elki, ale taki szaliczek w super składzie, bo już Wam mówię, to jest 100% fine cashmere. Gdzieś tutaj jest metka, wiecie co, nie będę szukać tej metki, ale o jest, exclusive cashmere, tutaj jest napisane na metce. Piękna kolorystyka, taki beżowy z szarą krateczką. No zobaczcie sami, bardzo nowoczesny szal, 100% kaszmir. Także to będzie piękna zdobycz dla... No zresztą zobaczymy, dla kogo będzie ta zdobycz. Ale w każdym razie zobaczcie, jakie śliczne kolory. Bardzo też nowoczesny szal. Duży, mięciusieńki, no jak to kaszmir, nie? Jeszcze mam dwa szale z przepięknym składem. To są identyczne szale, a tylko jeden ma metkę. Ale to dzięki temu wiem, jaki jest skład. Ja podejrzewam, że to jest wełna. Nie wiem właśnie, czy ten drugi ma metkę. Jeden jest kremowy, z brązowymi, z takimi beżowymi kropkami. Drugi jest beżowy, jakby odwrotnie. Beżowy z jeszcze ciemniejszymi brązowymi. Czyli one są w podobnych kolorach, tylko jeden jest jaśniejszy, drugi jest ciemniejszy. Już Wam pokazuję. O, jest metka. I moi drodzy, to jest 50% jedwab, 50% wełna. Zobaczcie. Nie wiem, czy to będzie się dało uchwycić, ale mam nadzieję. No i tutaj, co tutaj dużo mówić. Jedwab z wełną, przepiękne duże szale w kropeczki, czyli w ogóle jeszcze takie z takim twistem. Śliczne są, naprawdę. Ten jest taki, takie czekoladowe dropsy jakby. Piękne szale, naprawdę. Spróbujemy założyć jakiś, o. No na przykład do tego brązowego swetra z moherem. Byłby świetny ten, nie? Moim zdaniem tak. No i ten też jest przepiękny. Jak ktoś lubi takie jasne rzeczy, no to... Teraz pokażę Wam dwie bardzo fajne torebki, które też udało mi się kupić. Ze skóry, oczywiście. Tu jest taka torebka kopertowa ze skóry w taki wzór węża, zobaczcie. I to jest skóra naturalna, bo tam wszystko jest napisane. Ona jest taka, jakby taki worek. O, zobaczcie, jest tam metka w środku, oczywiście. To jest taki beż, nie za ciepły, ale taki normalny beż, średni beż. Takie cappuccino trochę. I ona się tak składa jakby właśnie w tą stronę i można ją tak trzymać sobie i ma taki super chwost ze skóry oczywiście, to jest skórzane. Bardzo porządne okucie. No w ogóle przepiękna torebka, mogłaby nawet być teraz właśnie, jak ktoś lubi taką kolorystykę, albo ma coś złotego, albo i tak dalej, no to może mieć nawet na Sylwestra. Ale to jest bardzo fajna torebka na przykład na lato do sukienek. Można by też tutaj dać łańcuch, i to tylko że to się nie trzyma, to nie. To raczej to jest tak do ręki, albo możemy przypiąć sobie tutaj łańcuszek na nadgarstek. I to by był też fajny pomysł, że możemy wtedy sobie zawiesić to na nadgarstku. Taka jedna torebeczka, druga torebeczka jest taka i to jest Mandarin Duck. Fajna marka, ona jest na takim długich paskach, które można sobie tak przewiesić. To jest skóra, słuchajcie. Ja będę ją troszeczkę doczyszczać, tą torebkę, no bo wiadomo, to jest... z lumpeksu, ona gdzieś tutaj nie jest taka stuprocentowa, tu ma jakąś plamkę, ale uwierzcie mi, że jak ja się nią zajmę, to będzie po prostu ideał, podszewka będzie wyprana i wszystko, a w ogóle coś tam jest. Wow! Teraz to odkryłam. Mamy jawnika, słuchajcie, to jest znak. Jeżeli ktoś ma takiego psa, to jest dla niego torebka, znaczy. Ale super jawnik. Odkryłam jawnika w torebce. Ciekawostka, słuchajcie. No i patrzę, co tu jeszcze są za przegródki. Tu jest bardzo dużo przegródek. Jest główna przegroda, taka na środku na zamek. Tu są takie na magnes przegródki też, dwóch stron. Bardzo pojemna torba. No i bardzo fajna, taka trochę workowa. Fajny zimny beż. Taki szarawy beż. Także też będzie w stylówce. Zobaczcie, jak to wygląda. No, po prostu słuchajcie, te zakupy... były ekstra, 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 ekstra i zapraszam Was na ciąg dalszych programów, bo będą następne zakupy. Mam jeszcze tam odłożone rzeczy, bo nie wszystko, tam coś wyprałam też, więc nie wszystko mam tutaj. Także pokażę Wam też następnym razem coś. Tymczasem w sobotę będzie krótki vlog sylwestrowy z życzeniami noworocznymi i z jakimiś
z szczątkowymi choćby stylówkami na Sylwestra. Zapraszam serdecznie, kochani, i oczywiście zapraszam Was do naszego sklepu internetowego. Będzie podlinkowany. Kochani, pa! Jeszcze przypominam o kolędzie, która jest podlinkowana w playliście muzycznej na końcu filmiku. Cześć!